Dobra, idziemy pierwszy raz na Halloween. Tak? Wiktor, jesteś gotowy? Kim jesteś? Tak. Ale za kogo jesteś przebrany? Tak. Wampira, tak? Jaki masz kostium, powiedz? Vampire. No, super. Idziemy pierwszy raz na Halloween. Tak. Będziemy chodzić ludziom po domach. A tu jest łak. Trochę dziwne, ale zrobimy to. Tutaj widać dzieciaki chodzą. Tak wygląda Halloween w Anglii. Halloween w Anglii. Godzina szczytu, można powiedzieć. Dzieciaki wszystkie wyszły już na ulicę. A, to nie dzieciaki. I my też zamierzamy. Jeszcze nigdy tego nie robiliśmy, ale... Tylko trick-or-treat. Czego się nie robi dla ciebie, nie? Trick-or-treat. No, tak będziesz mówił. Poprzebierane domy, niektóre przynajmniej. Tak słabo w sumie, nie? Nie widać takiego porządnie przebieranego domu. Nie, Reda? No nie, no, ale chyba większość jednak jest, wiesz, poubierana. Ja nie będę wyłączał kamery, żeby było widać jakichś ludzi, jak będą szli. My jedziemy na jakieś osiedle, które ma być fajne z jakiegoś powodu. Więcej ludzi, nie? Więcej ludzi, no. Do nas nikt się nie dobije, bo nikt nas nie znajdzie. Tu mamy po lewej jakichś przebierańców. No. Też wampiry szły. Też wampiry. Widziałeś, Wiktor? Tak. Ja już dzisiaj do Arlety mówiłem, że to święto troszeczkę mnie przytłacza, bo przed domami porozrzucane ręce, nogi. I to trochę dziwne. W jednym kraju jest wojna i te części są naprawdę porozrzucane, a tutaj ludzie robią sobie to dla zabawy. Nie, Reta? No. Takie trochę dziwne. Faktycznie tak jest trochę dziwne. Robimy to tylko trochę eksperymentalnie, trochę dla młodego. I jak nie polubimy tego, a wątpię, że to polubię, bo chodzenie po domach też mi się średnio podoba, to na drugi rok nie pójdziemy. Zobaczymy. Nie, Wiktor? Ty na pewno będziesz chciał iść. Skręcamy w prawo, my w ogóle jedziemy za tym samochodem. Tutaj więcej jakichś dzieciaków. Ogólnie większość dzieciaki. Dzieciaki z dorosłymi. Same dzieciaki. Dojeżdżamy na jakieś osiedle. No, tak więc jak się patrzy na to święto z boku, to tak się tego nie czuje, ale jak się widzi porzucane ręce i nogi, to trochę odpycha. Nie rozumiem fenomenu tego święta. O, idziemy tutaj. No, jeszcze jedziemy trochę. To jeszcze kawałek. Znaczy, nie wiem nawet gdzie. Ale to ma być jakieś osiedle, tak? No. O, chyba już gdzieś tutaj. Wydaje mi się, że dojeżdżamy. Włączyli kierunkowskaz, więc zakładam. Ha, czyli tutaj po prostu. Takie osiedle. Nie chcemy nikogo zostawić. Tu jest wjazd. Zakładam, że to tutaj, bo też nie wychodzą i nie zgasili jeszcze samochodu. Ale ja już tak zrobię. Tak. Chcesz iść? Tak? Odpinamy cię. Przynajmniej młody zadowolony. A wydajcie znać, co wy myślicie o takim święcie. Czy je obchodzicie? Tu są nasi znajomi i za chwilę ruszamy. Będziemy po prostu szli za dzieciakami. Nie wiem w sumie, jak to będzie wyglądało. Zaraz zobaczymy. Głupiego to tli to. Właśnie powiedziałaś coś głupiego. Mam wyciąć? Utnij, utnij. Nie, nie utnę. Masz, Wiktor. Ja czekam, aż powiesz coś głupiego. Nie. Yeah. Ja teraz muszę uważać na siebie. Nie chcę dalej. Wyciąg. Dobra, wyciągamy małą. Sobie tak. O, ale się wpierdzieliłem w gałużę. Uważaj, no. Tu jest mokro i nieładnie, ale... Co, rozbójnicy? Gotowi? Gotowi do boju. Dobra. Na łowy. Chodź sobie tutaj. Chodź.
Dobra, Magda, jaka jest zasada, do którego domu się wchodzi? Powiedz szybko. Musisz się świecić. Tak. Ale co musisz świecić? Światło po prostu na podwórku, czy... Tak, światełka w oknach, albo dynia musi się świecić. No, jak się świeci dynia, teoretycznie to można wejść. Tu się świeci dynia, to nie, to nie. Tak, świeci się dynia. Dzieciaki, tu najpierw, świeci się dynia. A więc to jest pierwsze miejsce, do którego idą dzieciaki. My tylko obserwujemy. Załóż to, jeszcze nie widać, idę z wami. Aha, czyli wysyłamy jedną dorosłą. Bądź ten. Poczekaj, trzeba dobrze zapukać. No i pierwsze miejsce i nikt nie otworzył. Pewnie już mieli za dużo ludzi odwiedzających. Dobra, idziemy do następnego. Co, pierwszy zawód? Nie udało się. Tam była w ogóle sekretarka ustawiona, która mówiła, Magda, co mówiła sekretarka? I can't answer you right now. O, zobaczcie, jak tutaj jest ubrany. Dzieciaki lubią. Ale to chyba tam są drzwi, wy źle idziecie w ogóle. Aha, dobra, no idźcie. Dobra, kolejna próba. Obserwujemy. No jak w drugim się nie uda, to ludzie już chyba wydali wszystkie słodycze. Już poszły wszystkie cukierki. Niektórzy wkładają duży budżet w to, żeby ubrać dom. Wiesz, jak co dosłownie 30 sekund ktoś ci przechodzi, tutaj jest, tam idą ludzie. Jak wiesz, ma wszystkim otworzyć, to masakra, nie? No, ignore me, they've gone out. Yeah, we've just seen them. No, okej. Okay. No, tak więc nie ma nikogo w domu, podobno. Tam ktoś komuś otworzył, ale to pewnie nie będzie dla nas. Dzieciaki szybko biegną. Dobra, tu będzie chyba pierwsze miejsce, w którym im się uda. Trochę mi się ręka trzęsie, bo już jest zimno. Oho, udało im się. Wiktor już coś opuścił. I co, udało się w końcu? Udało się. Ja jak byłam mniejsza, to obrzucałam jajkami drzwi. Jest okej. Pierwsze cukierki zdobyte? Tak. Ja się zabrałam. Teraz z górki. Ci akurat na mnie otworzą. No trick and treat, please. No i też spoko. Nie wszyscy chcą pukających randomowych ludzi przy domu i to się szanuje. Tutaj dynie są, ale nie odpalone, czyli teoretycznie według zasady nie powinniśmy wejść. I zobaczcie, jak to dziwnie wygląda. Porozrzucane kości przed domem, to o czym mówiłem. Tu mamy keep out, to albo nie chcą, albo chcą, ale nikt nie będzie ryzykował. To chodźcie tam, w tamtą stronę. No bo jeszcze tak tej strony nie obejrzę. Teraz druga strona ulicy. Tamci to odwalili maniana, nie? Ustroili tak chatę. Tak. A teraz poszli gdzieś i ich nie ma. Wszyscy ich pukają do drzwi. Właśnie pytanie jest takie, że jak wychodzisz i wiesz, że idziesz... No to powinni zgasić, nie? Stoisz domu. Chyba, że chcą sprawdzić, ile ludzi przyszło im pukać do domu. Sprawdzą później kamery. Tak, wyłączasz światełka i idziesz. No właśnie, pierwsza choinka już widziana. No Boże. Tak więc święta na całego. Ale po Halloween chyba już ogólnie choinki się tutaj ubiera, nie? Po Halloween no to chyba będzie na całego.
Będzie. Nie chcę mać zapalony samochód. Wymiana strachy, bo już duchy wywoływał i nie wiem, zachowujesz się jak wariat, no to faktycznie no nie jest to fajne. Wiesz, to nie no, jest. No. Tak, a jak idziesz jako atrakcja i tłumaczysz dziecku, że jest katolikiem, to nie jest nasze święto, ale idziemy się pobawić. No to wtedy jest inaczej, nie? No, no to ma sensę. No. To zależy właśnie od rodzica i jak przekaże wiedzę dziecku, tak? No. W jednak familii jest katolików dużo, ale obchodzą to święto. No. I kolejne miejsce. Co ten Wiktor? Pierwszy raz chodzi, no. Thank you, have a good night. Tutaj jest to, co do czego teraz mamy. Trzy cukierki. Tu jeszcze gromadka ludzi. Patrzcie ile ludzi. I jesteśmy na kolejnej ulicy. Jak nie będzie, dobra, nie próbujemy będzie. Szczęścia tutaj. Chodź, Wiktorek. Tu jest, o Jezu, widzisz tą laleczkę? Nie. Laleczka? Aha, bo no to fajnie. No, tak jest trochę. No. Tak są ubrane domy. Nic, nie bój się. Taki dźwięk jak się otwiera dom. Znaczy ten, dzwonek. I to się mówi głośno, tak? Nie bój się, Wiktor, idź. Thank you! Nie bój się, to jest trochę. Wiktor trochę wystraszony, bo faktycznie. To jest taka lalka. Nie bój się, to jest wiesz? To jest tylko lalka. Byliśmy tu, teraz wchodzimy do kolejnego domu. Który to dom? Czwarty? Do którego u nich się dało wejść? Chyba. To będzie czwarty, nie? Będzie czwarty, no. No, to będzie czwarty dom. Wow, you're very scary. You should put a mask on, really. Let's see how clever you are. Ona zagadki zadaje. O. Tutaj ktoś jest naprawdę mocno popojęty Halloween. Tu będą zagadki zadawane, jakieś pytania. Zrobiło się ciemno. Wiktor zgaduje kolory kuli. Popatrzcie teraz na to. A tam jest jakiś straszący osioł. Wychodzi za tyłu. Te dzieciaki naprawdę były się bały. Tutaj jest zrobiony cały performance. O, i więcej dzieciaków na to chodzi. Konwersacja raczej do takich dłuższych należy. Super. I niby próbujemy w piątym miejscu. Put your mask on. Co się mówiło? What you say? Trick or treat. O, teraz mała dziewczynka ją otworzyła. No. Co powiedziała? It's fine.
Yeah, we're going over there. Come on, thank you. A powiedziała, że nie mają żadnych słodyczy. No, ale mi otworzyła i fajnie. Patrzcie tutaj. Tutaj już ktoś porządnie zainwestował. Nie wiem, co jest do czego. No, idźcie. Fajnie, co? No, idźcie. No, tutaj ktoś się postarał bardziej. Tam niby trupy w workach zawinięte. Masakra. No, okay. Don't worry. Thank you. Większość już mówi, że nic nie ma. O, fajny dom na sprzedaż. Większość już mówi, że nic nie ma. Musieliśmy, trochę za późno może wyszliśmy faktycznie, nie? O, za chwilę przejdziemy na drugą stronę drogi, to zobaczymy. Ale wygląda jakby tam po drugiej stronie było całkiem sporo. Ja bym poszedł jeszcze do końca tą ulicą. Chodźcie. Tak, 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 ale to chodźcie może do końca tej ulicy. No dobra, bo to w sumie tak będziemy... No, bo teraz i tak tam są dzieciaki, więc po co robić sztuczny tłum. I kolejne miejsce. O, fajne. W takim materiale... A tam jest ten z tego... Jak to się nazywa z tego filmu? Aha, no faktycznie. Tam jakiś gościu stoi. Jak to się nazywa z tego filmu? Koszmar z ulicy Wiązów? Tak, no. To tamten gościu tutaj chyba. No i tam też dostaliśmy. Tam jest grubo, ale tam będziemy za chwilę. Po tamtej stronie drogi. Ale tam ktoś zainwestował mocno. To skromnie, ale też ładnie. A tutaj patrzcie, gościu z maczetą. A pierdziela po drodze. No tam na Andra cały czas. O-o. Nie, chodźcie tam, szkoda. Zobaczcie, jak to wygląda. Magda nie chce iść, bo myśli, że ten gościu to prawdziwy psychopata z nożem. Tak jest tylko w filmach. Gościu wygląda przerażająco. Zaraz tam pójdziemy, ale tutaj ktoś najlepiej zainwestował. Cała chata ubrana. Tam w ogóle jakiś sztuczny dym. Ostro. Do następnego domu. I tutaj Wiktorek. Masakra. Załóż maskę. Ej, ale tam chyba... A dzieciaki się chyba pomylili i weszli do domu, w którym nikt nic nie rozdaje, bo nie ma żadnych dyni, tylko... pali się światło. Tu doszło do lekkiej wtopy, jakiś kurier przyjechał coś przywieźć. A dzieciaki myśleli... Chodźcie tutaj. Że tam są słodycze. Okej, to co, dochodzimy do tego najbardziej creepy miejsca. Patrzcie, jak tam dym leci, widzisz? A to już tu byliście? Nie, my byliśmy po drugiej stronie drogi. Ale jeszcze tutaj nie byliśmy w tym miejscu. Chodź, Wiktor. No, tutaj jest na ostro. Patrzcie, jakie płachty. Idźcie, idźcie. Samochód ubrany. Tutaj jest ostro, maczety. A Wiktor, patrz, Wiktor nawet nie chce. No idź, Wiktorek. No idź, weź. Wow. Dostał coś w koszyce. No chodź, jestem. No to ostro, ostro. Nieźle. Cieszę. Patrzcie, jaki... Nie, no wszyscy idziemy. No dobrze. Ja nie idę pierwszy. Dzieciaki już wystraszeni. A przed wejściem trup. I jeszcze chyba ostatnie miejsce. Mimo późnej pory jeszcze ludzie się kręcą. Skakuj do samochodu. Cześć, dobra, na razie, cześć! No i możemy jechać do domu. Jak zadowolony Wiktor? Wiktor się wystraszył ostatniego miejsca i już więcej nigdzie nie wszedł. Tak więc pokrótce tak wygląda Halloween. Ludzie jeszcze chodzą, a my wracamy do domu. Dobra, trzymajcie.